Witam wszystkich serdecznie i od razu na wstępie muszę się wam do czegoś przyznać. Otóż znowu jestem chory i znowu boli mi gardło. Ale nagrywam to, bo... Tutaj widzicie komentarz, który zadecydował o dzisiejszym meczyku. A jeżeli macie jakieś inne ciekawe propozycje co do tego, jakie spotkanie można by rozegrać, aby leciało sobie w tle, to piszcie śmiało. Tak jak moje ulubione komentarze typu... Naucz się mówić po polsku, Kaleko. Co do dzisiejszego filmu mam pewien problem, ponieważ z jednej strony mamy poważną sytuację, jaką był zamach w Christchurch, a z drugiej strony człowieka, który jest niepoważny do granic swoich możliwości. Cóż, traktujcie ten film z przymrużeniem oka. Myślę, że tyle wstępu wystarczy i możemy zaczynać. Tym, o którym wcześniej wspominałem, jest pan Hared Tuebovip TV. Więcej, ale się nie dało w tym niku. Znany też jako Kasua TV. I cóż, można o nim powiedzieć. Na pewno, że jest ciekawą personą. Ale myślę, że same słowa nie są w stanie opisać tego, z jakim gagatkiem mamy do czynienia. Dlatego puszczę wam krótki zlepek jego kontentu. Enjoy yourself. Lizanie majtek dziewczyną czy warto? No, moim zdaniem to jest tak jakby bajer, dlatego że no, lizać tak samo jakby się mieli lizać jej łechtaczkę, czy nie wiem. Bo zauważcie sobie, że ona naprawdę ściąga majtek tutaj, nie? Znaczy ona nie ściąga majtek na razie, tylko ściąga właściwie to, nie? Ściąga bluzkę. Bo najpierw gdzie dziewczyny się rozbierają, nie? To najpierw ściągają bluzkę, o tak, nie? A później majtki ściągają. Ale no, moim zdaniem to jest, tak jak mówiłem, bajer. Dlatego, że jak na przykład dziewczyna się do was uśmiecha, to wy robicie jej tak, nie? Czyli tak jakby w kształcie waginy, nie? W kształcie waginy, czyli robicie tak, dwa palce i pomiędzy jeszcze takie jakby, takie coś, nie? Czyli takie jakby, nie, jakbyście je musieli, widzicie? Jakbyście je normalnie musieli lizać tutaj, nie? Ja idę się pożygać. Ale przecież naszemu delikwentowi nie tylko lizanie majtek w głowie. A to powiedziałem. Są jeszcze poważne tematy, jak wcześniej wspomniany incydent w Nowej Zelandii. Jeżeli myśleliście, że historia bez cenzury, polimaty lub wideoprezentacje to coś, co was doedukuje, to byliście w błędzie. Proszę o film. Witam, ze strony Artur Bowip. Witam w tym kolejnym vlogu info i pogadanki o zamachu w Nowej Zelandii. To tak, słuchajcie, no dużo widzów mi prosiło wczoraj na streamie, żebym nagrał vloga o takim jakby zamachu, właśnie zamachu. Słuchajcie, ja tylko wam powiem to, co ogólnie myślę na ten temat. Czy ja muszę coś dodawać? Poważnie, ale tak serio poważnie. Pan Hared Tuebo, albo nie. Jako, że jest to mój film, to nazwiemy go inaczej. Tak jak było z tym nastolatkiem w poprzednim odcinku komentarzy. Niech będzie Texas. Bo ten osobnik kojarzy mi się z taką szczotką do czyszczenia Gaila. Tu pewnie macie zdjęcie. No więc, pan Texas otworzy teraz kartę z artykułem TVP i będzie go czytał na bieżąco, pozyskując informacje, które powinien mieć w głowie przed filmem. Cóż, Texas robi vlogi informacyjne jak umie. A że nie umie, to wychodzi mu jak to wychodzi. Zamach w Nowej Zelandii, no. Ja tam nawet trochę słyszałem, ale... Powiem wam szczerze, że no, nie za bardzo to mogę wiedzieć, ale dobra, to na swój temat. Jeżeli o czymś nie czytasz przed filmem, to oczywiste, że tego nie wiesz. Ja na przykład, jak robiłem film o Planecie Faktów, to też kilka rzeczy musiałem sprawdzić, czy aby na pewno pokrywają się z prawdą, inaczej o kilku kwestiach bym nie wiedział. Czyli tak, to jest bardziej wina terrorystów, bo słuchajcie, tak samo jak ci Żydzi.
Oj, chyba wchodzimy na niebezpieczny i grząski grunt. Okej. Żeby później nie było, ja do Żydów nic nie mam. Wręcz przeciwnie, jestem fanem żydowskiej kultury i lubię żydowską muzykę. A nawet zbieram figurki przedstawicieli narodu wybranego z całego świata. Uff, teraz z czystym sumieniem mogę przejść dalej. Też mordują żydowskich ludzi. Nagrywam tak dla was, ale no dopiero co wstałem. Patrzcie, jak się chłopak poświęca. Wstaje specjalnie wcześnie rano, żeby nagra... Czyli jednak nie wcześnie. Cóż, mój błąd. Dobra, słuchajcie, służby specjalnie badają polskie wątki w zamachu w Nowej Zelandii. Informuje RFFM. Jak podaje portal, chodzi przede wszystkim o ewentualne kontakty z jednego z terrorystów z obywatelami Polski. Sprowadzone ma w zasadzie również to, czy był on kiedykolwiek w Polsce. Zostawmy na chwilę pana Teksasa w spokoju i skupmy się na tym artykule. Po jakiego grzyba pytać sprawcę zajścia, albo robić śledztwo, nieważne, czy był kiedyś w Polsce? Serio? Aż takie parcie ma telewizja publiczna, żeby grać na strojach narodowych swoich obywateli? Jeśli tak, no to cóż, jest to najwyraźniej kolejny przykład tego, jak upadłe jest to medium. To jest po prostu wybijanie się na tragedii i to jest obrzydliwe. Patrzcie, tak samo jak ten. Uchodźcy. Serio? Sorry, to tak samo jak uchodźcy. Tak samo jak na przykład są wojny w innych krajach, nie? Na przykład jak była, słyszałem kiedyś, wojna w Ukrainie. Jak już to na Ukrainie, nie w Ukrainie. Ten cholerny Putin wziął, wypowiedział wojnę i najechał na Ukrainę. Słuchajcie, to jest powiedzmy jedno i to samo. A mówiłem, żeby strzacha? Dobry ziomek Teksas nie rozróżnia ataku terrorystycznego od konfliktu zbrojnego i mówi, że to pewnie to samo. Zamach w Nowej Zelandii, a zamach na Ukrainę. Dobrze, że imbecyl nie przyszedł na Polskę. Znaczy nie no, tam mówili amerykańscy żołnierze. Że jakby Putin najechał znowu na Polskę. Zacznijmy od tego imbecyla. Skoro Texas Boy nie rozróżnia dwóch różnych rzeczy, to nie wiem, czy chodziło mu o strzelca z Christchurch, czy Putina. Jeżeli o strzelca, to co za różnica, czy strzelał w Polsce, czy na drugim krańcu świata? Z racjonalnego punktu widzenia, śmierć człowieka w Polsce i śmierć człowieka w Nowej Zelandii to samo. Tu i tu ginie osoba. Natomiast z innych perspektyw, na przykład propagandowej, lepiej jest powiedzieć, że był to atak na meczet w Nowej Zelandii, niż że był to atak w Polsce. Natomiast Putin miałby rzekomo znowu najechać na Polskę? Znowu? Czyli co, w przeszłości już to zrobił? Żyję na tym świecie już prawie 18 wiosen i ani razu nie było mi dane usłyszeć o konflikcie zbrojnym pomiędzy moim krajem a wschodnim sąsiadem. No to wtedy Ameryka, siły Ameryki nam pomogą. Raczej, ale on miał to kiedyś zrobić, jak ja chyba nie wiem, jeszcze chodziłem do gimnazjum. Nie wiem, jakoś chyba do gimnazjum, to miał puścić Polskę pod młoda, ale raczej tego nie zrobił. Znaczy, co wiem, to on jest jakiś chory psychicznie. To znaczy, że mało wiesz. On jest jakiś chory psychicznie, z tego co widzę. Słuchajcie, no, jeszcze tutaj. Służby specjalne zajęły się badaniem polskiego wątku, ponieważ w 74-stronicowym antyimigranckim manifestie, który zostawił jeden z terrorystów, pana nazwa naszego kraju, no właśnie. Przecież nie za bardzo o co chodzi. No, Polska to ważna, bo Rosja nam grozi i ten Putin chore psychicznie w manifestie wspomniał o naszym kraju, to pewnie ważne, chyba. Bo Polacy to najważniejsi są, nie? Czy na to, no bo Polacy, nie? Jak Polacy, no to ważne. Nie rozumiem słów, które wypowiedziałem na głos, ale o to dalej będę brnął, bo biało czerwoni. Wiem, że ludzie na przykład
lubią dużo nagrywać to, co ogólnie się dzieje w innych krajach, żeby po prostu pokazać w internecie, jakie są teraz cholera czasy, czy jakie tam były czasy, jakie tam czasy były, jakie czasy są. Ogółem, czy ktoś się czuje silniejszy, na przykład takie te cholerne Putin niby. Tak naprawdę to Putin to już miał dawno zaatakować Polskę, a nie zaatakował, więc no wiadomo. A po co prezydent Federacji Rosyjskiej miałby atakować naszą biedną Polskę? Jedyny sensowny powód, jaki przychodzi mi do głowy, to uzyskanie terenów, dzięki którym mógłby swobodnie handlować z zachodnią Europą. A tak to co? Chciałby polskie kopalnie? Czy może polskie lasy? Jak dla mnie ten pomysł jest kompletnie bez sensu, jest po prostu beznadziejny. To już lepiej byłoby zaatakować Kazachstan, bo znajdują się w nim potężne ilości chromu, które może być przydatne w wielu dziedzinach gospodarki. Chociaż to też nie byłoby całkowicie rozsądne, bo Kazachstan wraz z Federacją Rosyjską należy do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbrojnym, czyli takim wschodnim NATO. Dzisiejszym tematem jest Nowa Zelandia. Ponadto na magazynkach broni maszynowej, słuchajcie, no, których użyto podczas ataku. Słuchajcie, to, czyli tak samo jak kiedyś ten, wiecie co? Tak samo jak kiedyś szturmowali ogółem Polskę, ale to nie tam jakiś tam jakieś tam wsie, tylko miasta, jakieś tam, słyszałem, miasta. Chciałbym się jakoś odnieść do tych słów, ale bladego pojęcia nie mam, o co chodziło panu Teksasowi. No właśnie, podczas ataku, których użyto podczas ataku, widnienie, między innymi, nazwisko polskiego hetmana Feliksa Kazimierza Podlaskiego, który walczył z Turkami pod Wiedniem, no właśnie. Co no właśnie, ustosunkuj się jakoś do tego. Powiedz o tym coś ciekawego, rozwiń temat. A nie, czekaj, zapomniałem, że ty czytasz ten artykuł na bieżąco, nie wiedząc z czym masz do czynienia i nie rozumiejąc słów, które są w nim zawarte. Cóż, bywa. Słuchajcie, no, powiem wam tak, na koniec jeszcze coś wam powiem. To będzie informacja najważniejsza, taka do hejterów. Ale co ci twoi hejterzy mają wspólnego z zamachem w Nowej Zelandii? Nie dowiedzę, tylko do hejterów. Bo zauważyłem, że dużo mi grają na nerwach na tych streamach. I tyle. Zajęcie się sprawą przez polskie służby potwierdził rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. No właśnie. No właśnie. I wszystko jest jasne, prawda? Tak jak pan Tuebo powiedział. Wszystko jest oczywiste. W wyjątkowych atakach terrorystycznych na dwa wypełnione wiernymi wyczytami w Chrysturu, chyba jakoś tak, nie wiem. Heist chujuch. Orzysz. Chujuch. Nie wiem, czy to też te nazwy. Na wschodnie Nowej Zelandii. Zginęło co najmniej 49 osób, a 48 zostało rannych, w tym 25 ciężko. Słuchajcie, no. Tak samo jak nie wiem, o co chodziło. Nie wiem, o co chodziło. Kiedyś z Polską też były jakieś tam, też było w wiadomościach. Właśnie, że coś tam by zrobili, chyba. Nie wiem, świrowali terroryści po prostu. To na tych uchodźców było. No co ja mam powiedzieć? No nic. Nic nie mogę powiedzieć. Bo nie rozumiem, co ten gościu pierdzieli. Ci, co przeszli tutaj spokojnie na ten kraj kiedyś, co było. Ja to już nie wiem, czy tak coś jest, bo chyba się już to wyciszyło. Bo już nie ma tego ani wiadomości, ani nic. Ja tam wiadomości nie oglądam. Ja tam nie wiem. Ja tam jedyne co to... Tyle, co przeczytam w internecie. Słuchajcie. Ty wiesz tyle, co przeczytasz w internecie. Biorąc pod uwagę, że nawet nie umiesz dobrze czytać, to obawiam się, że twoja wiedza jest dziurawa jak twarz Pinokia po inwazji termitów. To najczarniejszy dzień w Nowej Zelandii, oceniła premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern. No widzicie, no. Nowa Zelandia. No i patrzcie, no tu jest ten. Seria Nowej Zelandii. Czy tu wam puszczę nawet filmik? Z Carrefour
Jestem Kerfur, to mnie nie interesuje. A co? Pojeździcie za mnie po tych wszystkich ogrodniczych sklepach? A po co tam jeździć? Po meble do... ogrodu, grill i... Kierowary, przecież wszystko do... Dajcie, to muszę... Czekajcie, w ataku... Widzieliście to? Gościu się nawet nie skapnął, że jak przejechał niżej myszką, to reklama się zatrzymała. Najlepsze jest to, że on będzie do niej wracał i pomyśli, że po prostu jest taka długa. Co, nie wierzycie mi? No to patrzcie na to. Jos, no zarysowacie, no. Dobra, to poczekam, to jakaś reklama cholera, nie wiadomo co. Sprawdź katalog pełen pomysłów na balkon i... Że jakby... No właśnie. Jeszcze kurde muszę traci? Ja pierdzielę. Ludzie Boże. Gdzie tego nie idzie pominąć? Boże, co mnie interesują jakieś tam ceny, cholera, przeceny. A nie mówiłem? Noworeckim Hrilusz zginął 49 osób, no zależy, słuchajcie, no. 94, a 49 osób, no wiecie, zależy, co? Dobra, to poczekam, to jest jakaś reklama cholera, nie wiadomo co. Słuchajcie, no powiem wam tak. No dalej, mów, zacznij głosić prawdę, o Eatorze Boży. Sprawdź katalog pełen pomysłów na balkon i... Do... Że jakby ogółem... Putin był normalny, to by nie napadł na Ukrainę, bo Ukraina to, wiecie, od razu jest przy Rosji, a Ukraina od razu jest przy Polsce, więc jakby zaatakował Polskę, czy coś, no to wiadomka. W porządku. Myślałem, że Vespasian jest mistrzem logicznego myślenia, ale okazuje się, iż Teksas jest za nim o lata świetlne. Rosja jest przy Ukrainie, dlatego gdyby Putin zaatakował Polskę, to byłoby słabiutko. Ja... Mam dobrze radzę, wytykujcie sobie te słowa i wklejcie do zeszytu od historii lub WOS-u. Mogą wam kiedyś naprawdę życie uratować. Żeby miał, nie wiem, on po prostu, nie wiem, jakiś chory na głowę, czy był, nie wiem, jeszcze był, nie wiem, mnie to tam nie interesuje, czy był, czy nie był. A powinno, bo jak się wypowiadasz w tym wypadku na temat sporu pomiędzy Ukrainą i Rosją, a chcesz poruszyć temat Putina, to nie mówisz w pewnym momencie: no bo nie interesuje mnie to zagadnienie, to idziemy dalej. Albo wóz, albo przewóz. Nie ma nic pomiędzy. Nowozelandzka policja wciąż nie podała dokładnej liczby ofiar ataków w dwóch meczetach. W większości doniesień pojawia się liczba 27 zabitych, ale niektóre agencje mówią o 9 ofiarach śmiertelnych. Ataki na przedmieściu Christchurch potępiła premier Nowej Zelandii. No widzicie, ofiary są. Jest jedna kobieta. Na miejscu ataku znaleziono materiały wybuchowe domowej produkcji. Według świadków jeden ze sprawców wszedł do jednego z meczetów z bronią automatyczną i zaczął ataku w meczecie przebywał. Zaznaczył w oświadczeniu szef nowozelandzkiej policji. Nie wiadomo, czy przez zamachowców nie są planowane. Dzień Nowej Zelandii. Oczywiście to, co się tutaj... Zadzwoniłem na policję, a zaczęło się w głównej sali, ponieważ ja... Czy to słuchajcie, no powiem wam tak, że... Brawo, właśnie pominąłeś w przystępnej formie część informacji, które mogły ci pomóc w zrozumieniu, o co chodziło w tym zdarzeniu. Zaczynam się zastanawiać, czy nie jesteś ogniwem pośrednim pomiędzy Ichthyostegą a Homo sapiens. Nie wiadomo, czy mogą planować jakieś tam, wiadomka co. Bo mogą planować. Jakiś tam zamachowcy, nie? Więc tak, i powiem wam tak, że to co było od tych zamachu, to jest to samo co ogółem jest zamach na mnie. Czyli na przykład zamach w Nowej Zelandii, ogółem jest tak jakby hejterzy zrobili zamach na mnie. Czy ja się cofam w rozwoju i nie rozumiem słów wypowiadanych przez tego człowieka, czy... nie. Zamach na ludzi w Nowej Zelandii i zamach na ciebie to nie to samo. Ja nie wierzę, że muszę to tłumaczyć. W Christchurch zginęli ludzie. Już nie wchodźmy w szczegóły jacy, okej? Okay? Zginęli ludzie. Prawdopodobnie niewinni ludzie, bo nie zaglądają mi w kartotekę, tak? A ty sobie siedzisz na krześle, gadasz pierdoły, bijesz swoją siostrę. O, widzicie, to jest dowód, że podziana mam tylko i to będzie teraz w internecie. Dobra, spadaj. Sygnał już spadaj. Stąd. Dobra?
chule. No i co, to się mam je. To ja je pogadałem, że on je. Jest z jednym. A teraz ryczy. Niech mi się odwalą. A nie przybiega, mówi mi, kurde, masz, nie pije. I co? Nie mały. Kryk, a czemu żeś ją uderzył? Ona mnie uderzyła. Ja? Kurde, ile tu jeszcze ten osób przyjdzie? To jest wszystko teraz nagrane, to się będzie wszystko teraz nagrywać, co do mnie myśli, co ona to robiła. I masz szczelność porównywać tragedię na skalę światową do incydentu z internetu, i to zapewne na najmniejszą możliwą skalę? Bo widziałem, ile osób ogląda twoje live'y. Zdarza się, że czasami wejdzie z 10 osób. Od kiedy usłyszałem tą wypowiedź, patrzę na tego człowieka z obrzydzeniem. Słuchajcie, no bo tak. Hejterzy, tak jak mówiłem, mają ból dupy o to, co robię. Że znam kilku innych youtuberów, streamerów, że się dogaduję z innymi, że ja mam widzów, a ktoś nie ma. I tyle, i to ich boli. Bo nie, bo on ma lepszy content, czy coś tam. Tak naprawdę jesteś podatny na wszelkie manipulacje i zaczepki słowne. I nie rozróżniasz konstruktywnej krytyki od hejtu. Dowodem niech będzie to, że zgłosiłeś film Golona, bo nie spodobało ci się nawet nie to, co na nim było, tylko sam fakt istnienia filmu, bo jego samego nawet nie obejrzałeś. A tego gościa to niestety muszę zgłosić, tego Golonka, za to, że rozpowiadam nieprawdę. Cześć. Treści. Usunąć, ale dzisiaj i tak ci się nie uda. Dobra, słuchaj, czekam na policję do jutra, skoro mnie zgłosili. Cześć. Ten filmik ma na celu upokorzenie mnie i opowiadanie o mnie fałszywych informacji. No i teraz ja będę mówił po kanale. Pa, pa. A co do kontentu, to nawet dotykanie jabłkiem ściany jest lepsze od twoich live'ów i filmów, które tylko szkodzą. Bo ludzie, którzy traktują cię na poważnie, o ile tacy w ogóle istnieją, to uwierzą w gówno wypływające z twoich brązowych ust. Natomiast co do transmisji, na której Texas zgłaszał Golona, to podczas tego live'a sam miałem okazję mówić do tej ciemnoty, ale efektów nie było. A, i jeszcze jedno. Pan geniusz podał na live swój adres, dlatego w pewnym miejscu jest cenzura. Tuos i cebulaczek, witam państwa. Witam. Jaki cebulaczek? No ja pewnie. To już wiem, że ty... A, dobra. Zadaję szanowne pytanie. Jakie szanowne pytanie? No tak, ja dlaczego zgłosił pan cenzurę? Słuchajcie, to jest mój adres. Jutro czekam tutaj na tych, co mnie nazywają pedofilem. Ale ty jesteś człowieku poważny? Właśnie do was prośba. Nie prośba w sumie, tylko... To jest taka informacja, słuchajcie. Jak ja zrobiłem ten vlog o lizaniu majtek dziewczyną, czy jak tam wy to mówicie, lizanie cipek, czy warto, to zaraz tych choreatów powiem tak. To tak samo jakbyście obejrzeli czyjś poradnik, jak podkręcić procesor, albo coś tam, jak wyczyścić komputer. I potem podkręcacie procesor na własną odpowiedzialność. I ten, na własną. Czyli ja to nie mówię. Ja nie mówię ogółem, co to się tamten, tylko ja to mówię ogółem. Ja nie mówię ogółem, 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 to mówię ogółem. Wiecie co, ja mam chyba dość tych idiotycznych sentencji. Myślę, że to wystarczająca ilość jak na jeden film. Jeżeli chodzi o pana Texasa, to prawdopodobnie powstanie o nim cała trylogia, jeżeli nawet nie podwójna trylogia. A tak to co, trzeba już kończyć, bo nie chcę znowu robić filmu, który trwa ponad pół godziny. Więc mam nadzieję, że się podobało, do usłyszenia i życzę wszystkim miłego dnia. Hej.